Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię Piotr, to jest program Kuźnia Smaków. Dziś przygotujemy sobie przepis na zupę, zupę rybną. Idealna na Wigilię też można, zamiennik po prostu tej zupy barszczu czerwonego, albo gdzie nie, gdzie też właśnie kwaśnicy takiej grzybowej zupy. Dobra, pokażę Wam, jak ją zrobić, po prostu przejdźmy dalej. Dobrze, moi drodzy, od czego zaczynamy? Zaczynamy sobie od pokrojenia warzyw, a ja zaczynam od pokrojenia papryczki. Mam tu papryczkę chili, dosłownie odrobina, chcemy, żeby ta zupa była lekko pikantna. Dlatego rozcinam ją, posiekam sobie na drobniejsze kawałki. Możecie oczywiście rzucić całą, żeby się nie rozdrabniać właśnie z taką papryką. Ok. I taką paprykę odstawiamy na bok. Kolejną rzeczą jest czosnek. Czosnek pokroję sobie na plasterki. Okay. I drugi dwa ząbki. Dobra. I odstawiamy na bok. Mam tu imbir. Kawałek imbiru bez skóry. Ja go robię wzdłuż, pokroję go w kostkę. No i teraz wzdłuż jeszcze w tą stronę. Dobra, odstawiamy. Teraz zajmiemy się cebulą. Jedna cebula na pół. Zobaczcie, góra, tu jest dół, no i w piórka. Jak już widzicie, że to się gibocze ta strona, po prostu przekręcamy, wtedy mocniej się trzyma większą powierzchnią i teraz tutaj lecimy. Dobra, odstawiamy. Jedna marchewka, ja pokroję, mam tutaj marchewkę, pietruszkę, trzy ziemniaczki i seler. I takie warzywka pokroję w kostkę, dajcie mi chwilę. Słuchajcie, co ja tu robię? Garnek rozgrzewamy, odrobina oliwy i teraz wrzucam czosnek, cebulę oraz chili. A, jeszcze imbir do tego. Teraz wszystko w tym momencie wrzucam. Pamiętajcie, żeby nie spalić czosnku, bo wtedy będzie zupa bardziej gorzka, a tego nie chcemy. Lekko zeszklimy cebulę i dodamy resztę warzyw. Mam tu pokrojone ziemniaki, seler, pietruszkę, marchewkę. Wszystko trafia do garka. Okay. Zaleję całość wodą. Może być zimną. Najlepiej jakbyście zimną zalali. Tak, żeby przykryć po prostu te wszystkie warzywa. Ok, zobaczcie. W ten sposób przykrywam i gotuję pół godziny. Moi drodzy, zupka już tutaj fajnie się ugotowała z tych warzyw. Powstał fenomenalny, pachnący, imbirowy bulion z lekką nutą chili. Oczywiście teraz musimy wyłowić sobie wszystkie warzywa i będziemy potrzebowali, Wam pokażę, no resztek, czy głowa skarpia, czy płetwy, kawałki mięsa z ośćmi, żebra. Ja dodam jeszcze skorup z krewetek, pancerzy, będą idealnie tutaj się komponowały i dadzą wyśmienity smak.
Dlatego teraz wyjmuję wszystkie warzywa. Mam tu miskę z tyłu i wyławiam. Do tego wywaru dodaję jeszcze wodę. Możecie zwykłą z kranu. Ja dopełniam o połowę. Zaraz i tak to zagotujemy, więc będzie idealnie. Ja już wrzucę wszystkie płetwy, te skorupy do środka i będziemy gotowali na bardzo małym ogniu. Znaczy możecie co zrobić z tymi fragmentami wcześniej? Wsadzić je do piekarnika. Z tego względu, że białko się zetnie i nie będziemy mieli szumowin. Natomiast tu musimy powoli gotować, żeby mięso, fraki nie zaczęły nam latać po całej zupie. Tego nie chcemy, nawet po przesadzeniu nie będzie taka jaka chcemy, żeby była. Dlatego powoli gotujemy około pół godziny. Moi drodzy, teraz wyciągamy wszystkie skorupy, resztki ryb, fragmenty ryb i możemy je wyrzucić. Smak przeszedł do wywaru. Dodamy teraz warzywka, dodamy 400 ml pomidorów z puszki. Możecie użyć świeżych, natomiast z puszki bez skóry, w kostkę pokrojone, dodamy do środka. Możemy przez sito przecedzić albo zostawić właśnie w takiej formie, po prostu wywalając wszystko ze środka. Do wywaru z powrotem trafiają warzywka i musicie wszystkiego dawać. Możecie użyć resztę warzyw do sałatki, jeśli nie chcecie aż tyle. Puszka pomidorów. Do środka. Zagotujmy. Moi drodzy, dodam jeszcze skórki z limonki. Oraz soku z limonki. Po prostu wycisnę. Z połówki. Żeby nie było za kwaśne. Wymieszajmy, zagotujmy i zupa będzie gotowa. Możemy oczywiście taką zupę podawać z kawałkami smażonymi lub pieczonymi ryb. Czy to będzie łosoś, czy wasza ulubiona ryba, to już nie ma znaczenia. Po prostu dajcie taką, jaką lubicie. Taką krewetkę trzymamy około 2 minut. Niech się lekko zarumieni, zaparzy i będzie gotowa, będziemy mogli ją jeść. Taką zupę możecie teraz zabielić śmietanką 36. Zagotujcie, pamiętajcie, żeby cokolwiek dajecie, zagotowujecie, żeby się nie popsuło. No i wykładamy. Pietruszka, świeża oliwa. Moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Pokazałem wam, jak zrobić zupę rybną. Trochę tak rybną, z dodatkiem krewetek. No mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu. Zobaczmy, jak smakuje. Jeszcze jej nie jadłem. A wygląda fenomenalnie. Jak mogliście zobaczyć przed chwilą. Fajna, delikatna. Właśnie jak mówiłem, możecie ją zabielić śmietanką 30%, 36%. Również zmieni smak. Będzie jeszcze bardziej delikatniejsza. No i co? Kurczę, no fajna jest. No mi smakuje. Bardzo. W szczególności, że czuć bardzo imbir. A właśnie o to chodzi. Moi drodzy, pamiętajcie o daniu lajka, subskrypcji tam na dole, żeby przycisk był szary. Wtedy będzie idealnie. A po więcej już niedługo. Trzymajcie się.